Hej czołem, dzisiaj o Igrzyskach Olimpijskich i o tym, czy tam będzie bezpiecznie. Oczywiście oby było, miejmy nadzieję, że będzie bezpiecznie. Generalnie wszystko wskazuje na to, że na Igrzyskach Olimpijskich będzie bezpiecznie, ponieważ Francja musiała ściągnąć do siebie z innych krajów posiłki, policjantów, tylko po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo we Francji. Więc okazuje się, że postępowa i tolerancyjna Francja postanowiła zorganizować Igrzyska Olimpijskie. Tylko czy to jest na pewno postępowa i tolerancyjna Francja? Tolerancyjna, może nawet powiedzieć, że zbyt tolerancyjna, ale czy postępowa? Ja raczej bym powiedział, że to jest upadła, zgniła i przede wszystkim niebezpieczna Francja. I w tym kontekście bardzo ciekawe jest to, że i dziwne, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ogóle nie informuje Polaków o zagrożeniach, jakie występują w Europie, w niektórych krajach Europy Zachodniej. Chyba że coś zostało wydane, ale ja nie zauważyłem. Jeżeli coś pominąłem, napiszcie w komentarzach. Aczkolwiek chyba nie ma takich ostrzeżeń mówiących Polakom, że nie jedźcie do Niemiec, nie jedźcie do Francji, nie jedźcie do Wielkiej Brytanii, do innych krajów, bo możecie zostać ubogaceni kulturowo, bo możecie zostać napadnięci, bo możecie zostać dźgnięci nożem. No takich informacji nie ma. Europa niestety jest krajem niebezpiecznym. Niektóre główne media głównego ścieku, można powiedzieć, pomijają to. Niestety jest to pomijane, ale trzeba o tym mówić coraz częściej, ponieważ niestety Polskę również to może spotkać. Kiedyś były ciekawsze czasy, gdzie Polacy wyjeżdżali do Niemiec, do Francji, do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu lepszej pracy, lepszego życia. Teraz okazuje się, że to właśnie w niedługim czasie być może to właśnie Francuzi, Brytyjczycy i Niemcy będą przyjeżdżać do Polski w poszukiwaniu lepszego miejsca do pracy i do życia. I są na to dowody. No, między innymi tutaj przypomnimy sobie takie rzeczy jak na przykład nożownik w Niemczech albo kilka dni przed Igrzyskami Olimpijskimi zbiorowy gwałt na turystce w Paryżu. No, jak z tym bezpieczeństwem jest, to nie wiadomo. I bardzo ciekawe, że nawet niemiecki piłkarz, który gra w reprezentacji, Toni Kroos, informuje o tym, że w Niemczech jest niebezpiecznie i nie chce i nie miałby odwagi wysłać na przykład swojej córki w Niemczech po godzinie 23 gdziekolwiek. No to jest bardzo ciekawe i o tym się mało mówi, chociaż mówię, niektóre media to podają, ale jest to głównie wyciszane, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie informuje Polaków o tym, żeby się zastanowili na przykład nad wyjazdem do Francji na Igrzyska Olimpijskie. No jest to takie troszkę mało odpowiedzialne. No ale dobra, zanim przejdziemy sobie zaczniemy od nożownika w Niemczech, przypomnijmy to sobie. Powiemy sobie właśnie, czy jest bezpiecznie, czy nie jest bezpiecznie, co o tym mówią media głównego nurtu, co mówią o właśnie tym, co się stało, tym, co spotkało turystkę z Australii w Paryżu na kilka dni przed Igrzyskami Olimpijskimi. To oczywiście w kontekście wojny hybrydowej, która w tej wojnie uczestniczy praktycznie cała Europa w tej chwili już, no niestety. Zanim do tego przejdziemy, krótka przerwa na reklamę i wracamy. Chcesz być gotowy na kryzys, zagrożenie albo konflikt zbrojny? Okazuje się, że nie musisz teraz iść do armii, żeby poznać wojskowe rzemiosło. Odkryj moje autorskie szkolenia wojskowe. We współpracy z innymi wojskowymi instruktorami przygotowaliśmy kursy, dzięki których będziesz wiedział, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Nie czekaj, wybierz jeden z kursów, które nauczą Cię m.in. jak poruszać się po współczesnym polu walki, jakie są podstawowe pojęcia taktyczne, jak działa żołnierz w różnych sytuacjach na polu walki, jak działa się na wypadek zagrożenia bronią masowego rażenia oraz jak bronić się w przypadku napaści, czyli samoobrona i walka w bliskim kontakcie. Dołącz do nas już teraz, zyskaj pewność siebie oraz umiejętności, które potrzebujesz. Wejdź na stronę kursy-ppp.pl. Tam dowiesz się więcej i dowiesz się, jak zakupić kurs. Oczywiście po przerobieniu kursu online zapraszam na szkolenie praktyczne, które cyklicznie organizujemy wraz z innymi instruktorami wojskowymi. Wtedy będziesz mógł to, co poznałeś w teorii, wcielić w praktykę i dodatkowo nauczyć się strzelać z broni palnej. Niedawno w Niemczech jeden z policjantów stracił życie, został zabity przez inżyniera, można powiedzieć. I co ciekawe, nawet taki TVN pisze wprost, że był to Afgańczyk. No w Polsce takie rzeczy się nie zdarzają, żeby inżynierowie atakowali policjantów nożami, ciosami w szyję i w głowę. No to był głośny temat jeszcze niedawno, chyba w czerwcu to się rozgrywało, także możecie sobie przejrzeć, albo podam nawet źródło tvn24.pl, to wszystko będzie w opisie, a my tylko sobie przeczytamy najważniejsze rzeczy. Nagłówek. Nagłówek mówi tak. Nie żyje policjant raniony przez nożownika podczas ataku w Mannheim. I w lidzie, czyli te pierwsze tutaj zaraz za nagłówkiem na grubo podkreślone. Nie udało się uratować życia policjanta zaatakowanego przez nożownika na rynku w Mannheim na południowym zachodzie Niemiec. Zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Poinformowały w niedzielę późnym wieczorem prokuratura, policja i Urząd Śledczy Badenii i Wirtembergi. W dalszej części artykułu, co bardzo ważne, jak pisze agencja DPA, motyw 25-letniego sprawcy jest jednak nadal niejasny. Mężczyzna, który urodził się w Afganistanie i przybył do Niemiec jako nastolatek w 2014 roku, nie mógł być do tej pory przesłuchany, gdyż został ranny w wyniku policyjnego strzału po ataku. Napastnik ranił 6 osób, w tym policjanta, w ataku w piątek na rynku w centrum miasta podczas wydarzenia organizowanego przez krytyczny wobec islamu ruch Pax Europa. Wśród rannych był również członek zarządu BPE, czyli tego ruchu Pax Europa, Michael Sturzenberger. Chyba tak to się czyta. No to motyw chyba był znany. Chłop przyjechał jako nastolatek w 2014 roku i przez 10 lat nie zdołał się zintegrować. Czy tego chcemy w Polsce? Gratuluję Niemcom. To jest skandal po prostu, że ludzie to nadal w Niemczech tolerują, że taki mały odsetek ludzi nie sprzeciwia się temu, co się dzieje. 25-letni Afgańczyk, 10 lat nie był w stanie się zintegrować. Przyjechał jako 15-latek. I on będzie wprowadzał islamskie porządki w Europie. Dalej czytamy sobie, przechodzimy dalej. Do tego gwałtu zbiorowego na turystce w Paryżu. W Paryżu, tam gdzie są we Francji, tam gdzie są organizowane Igrzyska Olimpijskie. Musieli naściągać dziesiątki tysięcy policjantów, żeby tam do niczego nie doszło. I oby nie doszło, ale jakim kosztem? Paranoja. Naprawdę, nie wybieram się do Francji, nie wybieram się do Niemiec. Uważam, że są zdecydowanie bezpieczniejsze i lepsze kraje, żeby spędzić sobie urlop. Na pewno nie Francja, na pewno nie Niemcy. Nie mam zamiaru tam wydawać pieniędzy, nie mam zamiaru narażać swojej rodziny na ubogacenie kulturowe, na noże, na gwałty, na napaści. No przecież to jest jakiś kabaret, że chłopek sobie idzie, pewnie widzieliście te filmy, nie? W metrze, kobieta sobie stoi z telefonem, coś tam se klika, a on do niej podchodzi i strzał w pysk. I każdego strzał w pysk z otwartej, nie? No tak fajnie, nie? No takie jest ubogacenie kulturowe. I ja też nie mówię, że przyjmowanie imigrantów jest złe, ale trzeba rozróżnić imigrantów, zlikwidować socjal i kazać im pracować. Albo pracujesz, albo wypierdzielasz. Nie pracujesz, to nie jesz. Ja jestem przeciwnikiem tego, żeby nie wpuszczać ludzi. Tak, wpuszczać. Tak samo jak Polacy byli wpuszczani do Niemiec, tylko że Polacy jechali do Niemiec pracować. Turcy też pojechali do Niemiec pracować. A to zdziczenie? Dobrze, przejdźmy do źródła. rmf24.pl. Tytuł. Gwałt zbiorowy na turystce w Paryżu na kilka dni przed igrzyskami. I w lidzie czytamy, Francuska policja prowadzi dochodzenie w sprawie zbiorowego gwałtu na turystce z Australii. Kobieta twierdzi, że napadło na nią 5 mężczyzn. Jej przypadek sprawił, że media stawiają pytania o bezpieczeństwo podczas zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w stolicy Francji. I tutaj, co ciekawe, już RMF nie podał narodowości napastników, aczkolwiek z innych artykułów można wyczytać na przykład to, że byli to napastnicy o afrykańskiej urodzie. Czyli można się domyślić, że to byli inżynierzy, nie wiem, jakoś tak. Także w dalszej części artykułu jest m.in. to, że 5 mężczyzn napadło na tą Australijkę i że do tej pory nie udało się zatrzymać sprawców. Bardzo fajnie. Jeździcie na urlop do Paryża, do Francji. Gratuluję. Podejścia. Tacy jesteśmy fajni, że nie ostrzegamy przed wyjazdami do Europy? O, gdzie ten nasz ministerek spraw zagranicznych? Radio. I na koniec, bardzo ciekawe, że nawet niemiecki piłkarz mówi o bezpieczeństwie w Niemczech. To dotyczy to całej Europy, między innymi też Francji, bo to się po prostu powtarza, nie? I tutaj źródłem akurat jest przegladsportowy.onet.pl, Toni Kroos. Nie znam tego piłkarza, ja nie siedzę w piłeczce, nie jestem jakimś tam wielkim kibicem, żebym wszystkich znał, ale jest to piłkarz reprezentacji Niemiec, jakby ktoś nie wiedział, więc jakiś tam znaczący w Niemczech piłkarz. Toni Kroos jednym zdaniem rozpętał burzę. Błyskawiczna reakcja. Toni Kroos po przegranym ćwierćfinale Euro 2024 zakończył sportową karierę, a przy okazji ujawnił plany na przyszłość. Niemiec w swoim stylu nie gryzł się w język i uderzył w swój kraj i politykę władz w sprawie masowej migracji. Kroos przyznał, że sytuacja w Niemczech zmieniła się na przestrzeni ostatnich 10 lat i teraz bałby się o bezpieczeństwo swojej córki, dlatego zostaną w Madrycie po skończeniu przez niego sportowej kariery. To szeroko komentują europejskie media. Hiszpanie zauważają zmianę nastawienia Niemców do partii prawicowych, wracając do czasów Adolfa Hitlera. I tu jest bardzo ciekawe to, przede wszystkim, że bardzo dobrze, że takie osoby medialne wprost o tym mówią, że gdzieś jest błędem przyjmowanie, nieograniczone przyjmowanie każdego jak leci, bez sprawdzenia. I bardzo ciekawe jest to, że Hiszpanie zamiast się cieszyć z tego, że jakiś tam znany niemiecki piłkarz chce u nich mieszkać, to Hiszpanie zauważają zmianę nastawienia Niemców do partii prawicowych, wracając do czasów Adolfa H. Dziwne to jest. Powinni się raczej cieszyć, a nie zwracać uwagę na to, że Niemcy, że ten Toni Kroos jest jakimś niby prawicowcem. Zaraz sobie to jeszcze omówimy. Ale jeszcze tutaj dodał ten Niemiec, ten piłkarz. Nadal uważam, że Niemcy są naprawdę wspaniałym krajem. Uwielbiamy tu być, ale nie są to już takie Niemcy, jakie były 10 lat temu, kiedy wyjeżdżaliśmy. Mam na przykład 7-letnią córkę. Gdy będzie starsza, gdy skończy 13, 14, 15 lat i gdyby ktoś zapytał mnie teraz, czy wypuściłbym swoją córkę o 23 w Hiszpanii, gdy będzie miała 14 lat, czy w dużym niemieckim mieście? Myślę, że obecnie skłaniałbym się ku Hiszpanii. Najwidoczniej Hiszpania jest jeszcze bezpieczna. Głównym celem inżynierów nie jest Hiszpania. Głównym celem inżynierów jest Francja, Austria, Niemcy, Wielka Brytania, Belgia. Tam, gdzie płacą hajsiwo lepsze, tam, gdzie socjal jest lepszy, tam, gdzie nie trzeba pracować, a można kasę brać. Co jeszcze dodał, bo to jest ważne, co dodał, nie? Migracja stała się niekontrolowana. Mamy problem z rozróżnieniem ludzi z dobrymi zamiarami od tych ze złymi zamiarami. W każdej grupie ludzi tacy będą. Wśród Niemców również. Czyli tutaj ten Niemiec, ten piłkarz zwraca uwagę na to, że nawet wśród Niemiec są bandyci. Wśród Niemców, wśród Polaków są bandyci. Nie tylko wśród inżynierów, imigrantów z Afryki. Tak, tylko ta migracja stała się niekontrolowana. Ta banda oszołomów tego nie kontroluje. Przyjmują wszystkich jak leci. Wystarczy, że przyjdziesz, powiesz, że nie mam paszportu, zgubiłem, bo płynąłem 5 kilometrów rzeką, 5 dni przez góry się przedzierałem i naściemnia, że o jaki ja biedny jestem, nie jadłem 8 dni i w ogóle przepłynąłem całe morze. Dajcie mi teraz. No nie, no to tak to nie może wyglądać, nie? Że każdy gamoń, który powie, że nie ma paszportu, to potrzebuje pomocy. I komentarz hiszpańskiego dziennikarza, co ciekawe, pewnie jakiegoś lewaka, do tego, co powiedział ten sportowiec. Z pewnością Kroos nie stroni od wyrażania swoich opinii na trudne tematy, ale ponieważ skrajna prawica odnotowuje najlepsze wyniki wyborcze od czasów dojścia do władzy Adolfa H., jest to delikatna i drażliwa kwestia w Niemczech, stwierdza Hiszpan, który odnosi się do ostatnich wyborów w Niemczech. Porównuje prawicę, że skrajna prawica odnotowuje najlepsze wyniki wyborcze od czasów dojścia do władzy Adolfa H. To on sugeruje, że... To jest bardzo ciekawe, bo ten Hiszpan, ten dziennikarz sugeruje, że pan Adolf H. był prawicowcem. No, bardzo ciekawe, ale on był też socjalistą. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach to jest popieprzone, ale czy można być równocześnie prawicowym socjalistą? Ja tylko przypomnę, partia Adolfa H., Narodowo-socjalistyczna niemiecka partia robotników. Socjalistyczna. A wszystko, co ma w nazwie socjal, jest złe. Ja tak do tego podchodzę, bo już mnie żygać się chce, jak słyszę o socjalu. Day, day, day. Następny, Zełenski. Day, day, day. Mi się należy. On by był dobrym imigrantem. By przyjechał, tak, mi się należy. Socjal, socjal. Będę siedział na dupie, nic nie robił, będę brał pieniądze. Dajcie mi mieszkanie, dajcie mi hajsiwo. Czekajmy, kiedy to będzie w Polsce. Przyjdą, dajcie mieszkanie, dajcie jedzenie, dajcie hajsiwo. No to jest jakiś kabaret. Także nie można, socjal jest zły, nie można dawać ludziom zdrowym pieniędzy za nic nie robienie, za darmo. Nie można, chyba że jest to inwestycja. Oczywiście można zainwestować, ktoś ma ciekawy pomysł, nie ma pieniędzy, no to mogę zainwestować, ale liczę się z tym, że ta inwestycja może nie przynieść jakichś tam dochodów. No ale na tej zasadzie tak. Ale nie, że daj, bo ja potrzebuję jeść. Idź do pracy, jak zarobisz, to będziesz jadł. Kiedy ludzie to zrozumieją? Kiedy w końcu to tak w łeb dostaną, tak jak Polacy? Kiedy Polacy zrozumieją? Że my dajemy w Ukrainie na potęgę posępnego czerepu? Że Donaldino nie szanuje własnych obywateli? No przecież to jest chore. W Polsce ludzie, jest naprawdę wielka bieda. Jedziecie samochodami, starsi ludzie stoją na przystankach, sprzedają grzyby. Nie wiem, kurki, inne tam owoce leśne i tak dalej. Za ile? Za jakieś psie pieniądze. Poświęcają swój czas na to, żeby chodzić po lesie, zbierać. Ja rozumiem, jak ktoś idzie na grzyby, czy tam na jagody, czy tam coś innego i zbiera bo chce na przykład odpocząć w ramach relaksu i zbiera to dla siebie. Ale ci ludzie nie zbierają dla siebie. Jest taka bieda, że starsi ludzie łażą po lesie, zbierają szeroko pojęte owoce leśne i później przy drodze to sprzedają, bo nie mają kasy. A Donaldinho mówi: wy nie musicie palić. Dla was węgiel nie jest, Polaczki. Wy zapierdzicie w lesie, na grzyby idźcie, nazbierajcie sobie chrustu, tak jak pisowcy mówili, a my oddamy węgiel na Ukrainę. Socjal! Trzeba się dzielić. Po co sprzedawać? Dla Ukrainy będzie nieemisyjny węgiel. Energia będzie nieemisyjna. Nie będą musieli płacić za uwalnianie CO2, a Polacy będą musieli. Wy będziecie musieli. U nas wszystko jest popierdzielone, nie? Jeżeli chodzi o nawet o tutaj ta prawica, lewica, nie? W Polsce lewica to jest, jeżeli ktoś nie chodzi... Tak, lewicowiec. Nie chodzi do kościoła, jest za LPG, jest za aborcją i za Zielonym Ładem. To jest lewicowiec. A prawicowiec to jest ten, który chodzi do kościoła, jest przeciwko LPG, jest przeciwko Zielonemu Ładowi i jest przeciwko aborcji. No tutaj jest prawicowiec, to jest popierdzielone jakieś. Oni wszyscy i tak są socjalistami, ci polscy lewicowcy, prawicowcy. To jest jakiś kabaret. Pieprzymy, w mediach się pierdzieli o głupotach, o LPG, o tym, że ktoś się za psa przebiera, o jakichś tam prawach ludzi homofobiczno dziwnych tam, że jakieś prawa mają mieć, jakby nie mieli, nie? Ludzie kasy nie mają, a my gadamy o aborcji. Postawmy gospodarkę na nogi i dopiero rozmawiajmy o bzdurach typu czy aborcja ma być taka, czy siaka, czy sraka. Ale to jest fajny temat, bo na ten temat to każdy może się wypowiedzieć, nie? Socjal dajmy nierobom. Dajmy nierobom socjal, nielegalnym imigrantom. A jedni i drudzy, tak zwani prawicowi pisowcy i tak zwani lewicowi inni, oni chcą socjalu. Oni wszyscy, pisowcy też przecież importowali imigrantów, tylko robili to mądrzej, bo kazali za to płacić za wizy, nie? A i tak tych imigrantów importowali. Nic nie zrobili w tym kierunku, żeby nie było paktu migracyjnego. Banda antypolskich marionetek Brukseli. Tak można powiedzieć o tuskistach, o kaczorzystach, pisowcach, peowcach i tak dalej. I jak tu ma być bezpiecznie? My powinniśmy jako Polacy szczycić się tym, że u nas jest bezpiecznie, i reklamować się. Tak, Europa, przyjeżdżajcie do nas na wakacje, na urlop, na Mazury, w góry, nad morze, bo u nas jest bezpiecznie. U nas nikt cię nie napadnie, u nas wyjdziesz po 23 na ulicę, nikt nożem cię nie potraktuje. Czemu tego nie ma? Czemu nie ma takich reklam na całą Europę? Kochani Niemcy, przyjeżdżajcie, wydawajcie tu swoje euraski. Francuzi, po co siedzicie w tym niebezpiecznym Paryżu? Przyjedźcie do Polski o 23.00, będziecie sobie mogli browara w parku wypić i będzie bardzo sympatycznie i nikt wam nic krzywdy nie zrobi. Tak, tak jest. Napiszcie, co o tym myślicie. Dajcie łapę w górę na koniec. Komentarz taktyczny, subskrybujcie, udostępnijcie, a jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem macie różne opcje wsparcia, sklep, kursy. Wszystkim wspierającym serdecznie dziękuję. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki, cześć i czołem.